Kanale. Dzisiaj będziemy wykonywać orkę. Odpinamy maszynę, zobaczymy, czy będzie to ten oto markowy traktor w roli głównej, czy 6830. Bo trochę tam jest, powiem wam, mokro, a tym trochę by było ciężko. Uczepiamy opryskiwacz z tego względu, że Argiel zaraz przyjedzie do nas po sól potasową, bo mi zostały 3 tony, czy 2 tony, już nie pamiętam, gdzieś tam jest na kupce sól potasowa. Załadujemy mu do rozsiewacza, on to rozsiewa sobie pod kukurydzę akurat, tylko musimy właśnie poprzestawiać wszystkie maszyny, żeby było tutaj dojście. Tona, 2-3 tony, 3 tony soli potasowej oryginalnej i działamy. Zapinamy widły. Teraz 6830 musimy odjechać. Kurde, tak to jest mało miejsca. Naprawdę, jak jedną rzecz chce się wziąć, to trzeba parę rzeczy poprzekładać. Teraz zauważyłem, że ten siewnik za blisko tego pługa ustawiłem. Nie wiem, czy tam mi się udało podjechać. Najwyżej go trochę przesunę na widlaku. O, jest i Ariel. Jest i Ariel. Kto tu mi tak nabrudził? Ja nie wiem. Kto tu tak nabrudził? Te są głośniejsze. Te są głośniejsze. Jaki on wielki jest. Jak ty tu wsypujesz? Siema. Tutaj jest sól. Myślisz, że zamokła? Raczej nie. Gdzie kurwa, pod dachem by zamokła? No właśnie. Też tak mówię. Trzy tony. Nie, to też sól. Tona, 2-3. Jak? 1, 2, 3. Ej, mogę ci jeszcze fosfor, a Przemek nie chciał. Czego? Fosfor. Czysty. Nie, no my mamy, nie? No. Ja p***dolę, jak on wysoki jest. Myślisz?
I co, 50 na 50 ustawiasz, tak? Słucham? 50 centymetrów musi mieć od tego. Tak. No. To są w polu sobie w miarę. Ty, ile tych, ile one są już? Który sezon? Drugi. Jaki to materiał musi być? Zobacz, to nawet nie widać, no, nic, że jest liśnięte. A w tej nic nawet nie widać, przecież grubą granulę się sieje, czy co tam? Nic. Czy sól też przecież uszkadza? Ale to musi być materiał. Nie mogę samych tych wymienić, muszę tarczami. Tarcze muszą być większe. Na pewno muszą wymienić, dlaczego? Jak są przekręcalne? Ale te, chodzi o to, że tarcze ty masz większe, nie? No ale to co, tarcze byś chciał zmienić, to do szerokości innej. No tak? Właśnie, bo jak chcesz szerokości zmienić później na 27, nie? Bo ty masz czwórkę, mamy aż 8, no, nie? A później musisz... Tak, tak. Idziemy na kawę. Nie, ja piłem dwie. Tak? No w tej kawy pierdolę, jadę, wysieję tą SUV, jadę go umyć. Zaczepiam opryskiwacz. Ja to u nas najczęściej to wchodzę na ciągnik, na ten czy na ładowarkę, wchodzę, aha, tak, odcinam od tyłu. Bo nie, aha, muszę wtedy skakać pod. Aha. Nie, no fajne ten rozsiewacze. 5 ton ładowałeś tutaj już 5 ton? Nie, no gdzie do tego ciągnika? 3 tony to już dognięcie. Tak? No, ja 3 ładowałem. 4. Ja 3,5 miałem maksa, nie? Tak. Ale tu już powiem ci ciężko, no, nie? No. Już czuć. Z tyłu opona to już flak się robi. Kurwa, macie takiego rzadkie tą szlakę tutaj, jakąś taką, no, nie? Popadało coś tutaj jak jest... No, kurwa, jakbyś takiego tucznia przylizał teraz, kurwa, tuczniem, tym takim, no, tym, wiesz, którym, tym betonowym. Tak, tak. Gres, gres się jak to, tak, się nazywa, gryz. Ja u siebie z tego. Tyłu, tam jak mam w stronę łąki ten podwóreczko, też mam tą, kurwa, tylko że mam w sumie błoto, nawet nie mam szlaki tam. Ale też wezmę tym, wiesz, tym tuczniem. Najlepiej będzie. To widzę, że szlaka to... Chociaż u mnie tam na tamtej stronie, jak jest wyszlakowana ta droga, tego to gdzieś inaczej, bo to spływa od razu, nie? No. Jest cały czas sucha, tu kurwa normalnie ona jest taka rzadka. Ale to, ale spadło trochę, czekaj, spadło, spadło. 6 wtedy? Ja mam łącznie, 11 jak jest się zaczął deszcz, mam 13,5. A, w kwietniu? Tak. Co ty gadasz, no, tu mam 11. Ja bym nie wylewałem nic, dzisiaj patrzę 13,5. A, u mnie, no, 11, no, czyli 2 litry, 2, a zobacz jak blisko, a nie? A w Darłowie wczoraj jebało cały dzień, w Darłowie. No, 11, ja, no niby miarka zawsze dobrze pokazuje, no, ale... No. Jadę orać i właśnie, ciekawe czy tego podczepiesz, bo tam trochę mokro jest, no. A czemu się nie z siatkiem orać? Siatka męczył? Nie są tego. 68, nie? Ale on ma słaby skręt za to. No i tak musisz, na razie nie wykręcisz. No. I tak musisz na 3 i tak musisz na 3. Pyk, pyk i wjeżdżasz, nie? Tak. Biorę tego. No, chyba ta... Ja widzisz, ja ten, o co on dzwoni. Kurwa, masz szambo, jakie takie nowe buty ładne. Z demami. Halo? Kurwa. Mówię, że grubasie, dawaj na kawę. Chociaż, ta? No, na ciastko. Tak? No. Do mnie mówisz grubasie? No, o, tata mówi. A! Z tamtym ja nie wyjdę, tu wczoraj kurwa mało się nagadał. Chodź! Mało! Bądź... Co jest, kurwa, polblokował? A widzisz, Marek, kurwa, widzisz, nie ma na co wydać pieniądze. Nie, nie, kupił, nie, kupił, kupił. Będzie przed domem tam, no, gdzieś? Tak, w domu będzie Polbruk wszędzie kładł, nie? No, no, no. Ale to sprzęt. I właśnie chłopaki mieli takie rozsiewać i mnie namówili. Mówię, kupuj, to jest petarda. O, jaki samolot. Ale naklejkę już zdrapałeś jedną. Jak? No trochę odchodzi. Co ty gadasz? No, zobacz. Patrz jak kurwa, jak się przyjrzałeś, patrz. A wiesz ile razy on już myty był? Dużo pewnie. 20 razy to kurwa myślę, że więcej. A ściągasz to wszystkie te błotniki? Nie, do mycia? Nie, te, tak? No, chlapa, no. No. Pług mamy podczepione do tego ciągnika, bo jest tam mokro. I będziemy tym orać. Tam na tym głębokim... O, ty, tu się tak rusza, nie? Nie wiem, czy wszystkie się ruszają? O, ten się rusza. Ale, tak. Ale o co chodzi? Coś jest nie tak. Gdzie się rusza? Tu, czy gdzie? Tu się rusza. A, ono już na tych listach. Albus. Na tych listach, o. Czekaj, ruszaj, ruszaj. Dobra.
Ja wiem, o co tu chodzi. Ale jak to kurwa dokręci, to ja nie wiem. Nie dokręcisz, bo ja próbowałem. To żeby wymienić śrubę, bo już jej nie dokręcisz. Już jej nie dokręcisz, tylko trzeba nową śrubę z tą zamkową. Ale to żeby wymienić, to ja nie wiem, tu coś trzeba rozbierać pół. A jakby na złożonym nie wyjdzie ci? O! No patrz, masz to samo. A to widzisz, on kopiuje teren po prostu. Co? Kopiuje teren. O patrz, to samo, tylko druga się nie zmienia. Ale ona tutaj, wiesz, tutaj jest wszędzie super, tylko na te listwy, te listwy. O. Na tej listwie wario, właśnie to, tu jest słabo. Na listwie wario. I jej nie wyciągnie. Wyciągniesz dobrze, w tamtą stronę musisz odkręcać i wyciągasz tak. Tylko... Czekaj, ja podniosę i zobaczę, jak nie, on się... Nie dokręcisz tego, bo już jest zarżnięty gwint. Trzeba zamówić po dwie śruby, 2, 4, 6 unik tych śrub, czy kupić takich, widzisz, takiej długości. Te wziąć, odciąć i założyć nowe i nie będzie luk. No na tych tylko, nie? No. Wario dobre i niedobre, ale na ten wszystkie były to niepotrzebne te wario w ogóle. No nie było potrzebne w ogóle. Bo byś raz ustawił, tutaj jest wtedy. Tu jest wtedy ustawianie na czterech. Ustawiłbyś na te 40 bodajże 6 i tak by zostało. Każdy korpus. A tam i tak wszystko tam działa to samo. Na pięcio to oczywiście fajnie tak. Wario, bo można sobie klinę uciekać. Mają pięcio, a mają chyba 4 maksymalnie. A na trójce wario. To tam... W samym początku nie było dokręcone, jak już dostało luzu. I się już nie ma tego gwintu, żeby na tym pojechać. A próbowałeś? Ja próbowałem, ale no jeszcze raz weź spróbuj. No zaraz, a chcę zobaczyć, tu, jak widzisz, będę składał, to patrz, czy tu się wysuną. Dobrze, że jest ten. Nie dojdziesz kluczem oczkowym, tylko płaskim. Płaskim zaraz, przy mocnym napinaniu zaraz nakrętkę. Moim zdaniem wario jest dobre od pługa pięcioskibowego zwyż. Bo wtedy zawsze możemy ominąć jakąś przeszkodę, czy sobie jakiś klin wyrównać. A tutaj to tak nie działa dobrze, z tego względu, że jakbyśmy mieli nawet przeszkodę ominąć, tutaj i tak pierwszym zahaczymy ciągnikiem. Ta zableczka jest zużyta, ale te bolce to jest dziadosłe. Nie wiem, czy są jakieś lepsze. Gdzieś da radę kupić, czy coś, ale one są, wyginają się jak masło. Tu mam, o, tu mam oryginał. Oryginał, on się wyszlifował. Ale też się ten podginał. Ale nie, no w ogóle się nie podgiął, zobacz. Tu? No zobacz, on się wyszlifował. A no? A tamte się masło, wygina się jak masło. Kurde, nowa śruba to można kręcić nawet tak. A patrz, jak cofłem tą kurwa, ja pierdolę. Wszystkie kamienie, kamieniste mogłaby być, ziemia. Tu chodzi o to, że teraz na przykład nie możesz głębiej, bo będą ci ciuby wyciągać żółtą, nie? No, to tak głęboko. Ale to było tu na środku. Nie, było do przodu. Aha. Dlatego on całkowicie, jak była susza, czy na ścieżkę trafił, on wyskakiwał. Mówię, jak taki ciężki pług wyskakuje. Ale czekaj, ale tu się to robiło tak. Popuszczasz śrubę i, tu i się wtedy kręciło. Tutaj jest dokręcona na markę. Popuszczasz teraz każdą tyle samo obrotu, żeby popuścić. Albo najlepiej końcówkę zmierzyć, wiesz? Wiesz? I cofnąć do danej końcówki. Ale nie wiem, czy takie same są. Na pewno są. Przecież to chyba jest takie same. Taki samy. I cofnąć aha, do poziomu. Ale w jednym tylko już było... ci mówię, że któraś... Zatarta była, pamiętam. Któraś się zarżnęła. Tak, i tak. Będzie problem z tym, z nakrętką, bo ona będzie rżnęła. Któraś się zarżnęła. Zobaczymy, dobra, będzie płytko.
i co? Tak to wygląda. Orka u goru. Ugór taki. Mech. Mech, czyli co to znaczy? Czyli co, jest coś dobre czy niedobre? Ale powiem wam szczerze, że dobrze, że zapiąłem 68-30, bo ciężko ma, ciężko. Coś mi się wydaje, że w tym kółku może być mało powietrza. Nie, jest dobrze. Nie ma powietrza. Nie ma. Nie ma dobrze. Jest źle. O kurde. Tu jest. Tutaj w tym nie ma. Trzeba dopompować. Tak wygląda orka u goru. Agromasze. Ziemia. Durszlak. Przepuszczalna, bardzo przepuszczalna. Zobaczcie, nawet nie brudzi. Nawet nie brudzi. O, tam jest jakaś taka czarna ziemia. Co to jest? Taki torf chyba. O, taka torfowa. Musimy poczekać. Przemek pojechał po przewód na pneumatykę i podpompujemy tutaj oponę i wtedy będziemy jechać dalej, bo widać, jest mało powietrza, może nic się nie stało, nie przyuważyłem, niby to sprawdzone, i widzicie, bardzo twarde te boki ma i się tak dobrze nie dopatrzyło. W trakcie orki to wyszło, że za mało powietrza, ale całkiem nie zeszło, bo jest trochę. Opona też nie jest jakaś ciepła, nie jest nawet letnia. Więc tu się nic nie powinno stać. Dopompujemy, będziemy ruszać dalej. Przemek przywiózł przewód, wąż. Podpompujemy. Dobra, nie ksyczy. Nie ksyczy. Coś daj, musisz napluć. Bo tu jest uszczelka zepsuta, trzeba będzie wymienić i włóż jeszcze raz. O, teraz pompuje. Podnosi się. Dwa bary. Trzy i pół bara. Dopiero wygląda względnie. O, teraz jest git. 1750 obrotów. C3, 10,5 na godzinę. Ożemy. No zobaczycie, jak tam mokro jest. Torfowina. O, i tutaj się zaczną kłopoty. O kurde. Tak, mamy ustawione przyłączanie, o tak, na 14 sekund, obraca się i wraca do nominału. Na pół metra mamy ustawione. Tu jest tak mokro strasznie.
całkiem ładnie to wygląda. Tylko tam jest takie bagno i... Zobaczcie, tu na pół metra orałem. Tu jest mokro. Kurzawa. Kurzawa. Przejdę jeszcze raz? Przejdę. A co? Najgorsze jest tutaj, widzę. O. Tu woda stoi. Tu jest taki dołek. I może być problem, może przejdę. Powinienem przejść.